Nie założycie kajdanek wszystkim Polakom. Nie zamkniecie ust wszystkim Polakom. Bo prawda zwycięży. Za półtora roku wasze czyny, również ten dzisiejszy, zostaną sprawiedliwie ukarane. Bo Polska zwycięży. Od tego wystąpienia Stanisława Gawłowskiego minęły już 2 tygodnie, ale decyzji wciąż brak. Prokuratura wnosiła do Sejmu o zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie sekretarza generalnego Platformy. Mimo to PiS kolejny raz odłożyło głosowanie w tej sprawie. Wybuchła ona pod koniec zeszłego roku, gdy CBA weszło do mieszkań należących do Gawłowskiego. 3 miesiące minęło, poseł 2 miesiące temu się zrzekł immunitetu. Spokojnie, no dobrze, no to proszę skierować to pytanie do pana marszałka, kiedy będzie ta sprawa realizowana. No ja naprawdę na nią nie mam wpływu. No jest to rzeczywiście sytuacja taka nietypowa. Jak rozumiem, no zostało to odłożone w czasie i ten wniosek będzie głosowany. Gawłowski zrzekł się immunitetu w styczniu. Do tej pory nie został jednak przesłuchany przez szczecińskich śledczych, mimo iż sam niedawno zapukał do drzwi prokuratury. Jak słyszymy, najpierw Sejm ma rozstrzygnąć wniosek. Czekamy na pełne rozstrzygnięcie wniosku. No jak prokuratura jest zobligowana przepisami kodeksu postępowania karnego. Skoro wystosowaliśmy taki wniosek, to musimy mieć merytorycznie całość rozstrzygniętą. No to jest proste dla prokuratora, dla każdego prawnika. Chcą pewnie gonić króliczka, straszyć mnie, budować taki obraz, że w Platformie jest coś niedobrego. Ja nie potrafię ich zrozumieć, bo tak na końcu to wszyscy już wiedzą, że to jest jakaś gra polityczna ze strony PiS-u. Dla prokuratury Zbigniewa Ziobry sprawa Stanisława Gawłowskiego to jeden z priorytetów. Jeden z najważniejszych polityków Platformy ma usłyszeć korupcyjne zarzuty, w tym taki. Może przyjął korzyść majątkową w kwocie co najmniej 170 tysięcy złotych. Gawłowskiego obciąża biznesmen z Darłowa Krzysztof B., były członek PiS. On sam 4 lata temu usłyszał zarzut skorumpowania tego człowieka, szczecińskiego urzędnika. Dobry wieczór, czy pan Tomasz P***? Tomasz P. w zamian za łapówkę miał umożliwić Krzysztofowi B. zwycięstwo w przetargach na prace melioracyjne w tym rejonie. Biznesmen o tym, że łapówkę wręczył także Stanisławowi Gawłowskiemu. Przypomniał sobie jednak dopiero wtedy, gdy Prawo i Sprawiedliwość przejęło kontrolę nad prokuraturą. B. zeznał, że Gawłowski dostał od niego w gotówce minimum 170 tysięcy złotych w sierpniu 2011 roku. Na dowód tego przedstawił prokuratorom wyciągi ze swojego konta, z których wynika, że w tym czasie rzeczywiście wypłacił z konta około 200 tysięcy złotych. Ani CBA, ani prokuratura nie odnalazły jednak tych pieniędzy u sekretarza generalnego PO. Z informacji, do jakich udało nam się dotrzeć, wynika, że gotówka mogła zostać przeznaczona na zupełnie inny cel. Latem 2011 roku Krzysztof B. wydzierżawił od Darłowskiego samorządu kawałek plaży, na której w wakacje prowadził m.in. bar i wypożyczalnię skuterów. To umowa, jaką miasto zawarło z nim właśnie wtedy. Sam koszt opłacenia ratowników mógł wynieść nawet 50 tysięcy złotych miesięcznie. A to nie koniec. Dysponujemy oświadczeniem jednego z pracowników Krzysztofa B. z tego okresu. Należności z tytułu faktur za dostawy piwa, alkoholu, artykułów spożywczych itd. były regulowane głównie gotówką. Swoje wynagrodzenie za świadczoną pracę również odbierałem w formie gotówki. Z tego co mi wiadomo, reszta pracowników również odbierała wynagrodzenia w tej formie. Inny, kooperujący z Krzysztofem B. przedsiębiorca, z którym udało nam się porozmawiać, potwierdza tę wersję. Nie, no to, że on płacił gotówką bardzo duże kwoty, to było zupełnie normalne. On potrafił zapłacić dostawcy 20 tysięcy złotych za piwo w gotówce. Gdyby prokuratura i służby sprawdziły przelewy Krzysztofa B. z tamtego okresu, doskonale by wiedzieli, że wypłacając gotówkę, musiał ją przeznaczyć na pensję tych ludzi, których zatrudniał i na towar, który kupował. Prokuratura nie chciała odnieść się do tych informacji. Komentarza konsekwentnie unika też Krzysztof B. Tymczasem, jak dowiedział się Onet, sprawą Stanisława Gawłowskiego zainteresował się szef największej frakcji w Parlamencie Europejskim, Manfred Weber. Sejm decyzję w sprawie aresztowania polityka PO może podjąć w przyszłym tygodniu. Kamil Dziubka, Onet.